Studenci z Bawarii, niemieckiego piwnego landu, uczą się sztuki browarnictwa w Polsce, a konkretnie w naszym rodzimym browarze Jedlinka. Bawaria słynie z tego, że to właśnie tam w XVI wieku wprowadzono tzw. prawo czystości piwa. Tradycji tej przestrzegała się tam bezwzględnie, a piwowarstwo funkcjonuje jako pełnoprawny kierunek studiów w Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. To właśnie z tą instytucją w ramach studenckich praktyk współpracuje nasz browar Jedlinka. Naszą instalację zamówiliśmy oryginalnie w Niemczech, w Bawarii, w Monachium. Wpadliśmy na pomysł w zeszłym roku, żeby nawiązać również współpracę z instytucjami naukowymi. W zeszłym roku wybraliśmy się do Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego, który jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie i na świecie. Filią tego uniwersytetu jest Akademia Weihenstephan, która jest jedną z najstarszych browarniczych akademii w Europie. Naszym celem było nawiązanie współpracy z kadrą naukową, a przez to nawiązanie kontaktów również ze studentami. Udało nam się przekonać władze uniwersytetu, żeby przesyłali do nas studentów na praktyki. Przekonanie Niemców do praktycznej nauki ich tradycyjnego fachu w Polsce nie było łatwe. Jakie atuty sprawiły, że zgodzili się na tą współpracę? Naszą ideą było ważyć piwo według bawarskiego prawa czystości, który książę bawarski Wilhelm IV wprowadził w 1516 roku. Zależało mu na utrzymaniu jakości i jakość stawiamy u nas na pierwszym miejscu. Nasze piwo jest produkowane bez jakichkolwiek dodatków chemicznych. Składa się z podstawowych składników takich, jakie ustalono w XVI wieku w Niemczech, a więc słodu, chmielu, wody źródlanej oraz z drożdży. Dodatkowym atutem jest fakt, że Jedlinka to mały browar, który posługuje się rzemieślniczymi metodami produkcji, dlatego młodzi adepci mogą brać udział w procesie produkcji od podstaw i uczestniczyć w nim na każdym etapie. W latach 70. browarnictwo w Niemczech, w całych Niemczech przeżywało ogromny kryzys. W zasadzie spowodowało to, że wielkie browary przemysłowe zaczęły niszczyć, przejmować browary mniejsze. Sytuacja w tej chwili jest taka, że w samej Bawarii, w Niemczech, nie ma zbyt wielu browarów rzemieślniczych, w których młodzi ludzie mogliby uczyć się ważenia piwa od podstaw, tak jak my robimy to tutaj. W dużych browarach wszystko już jest zautomatyzowane. W zasadzie bardziej wymagana jest wiedza informatyczna, techniczna, niż stricte taka, z jaką mieli do czynienia browarnicy jeszcze w XVI-XVII wieku. Jak naukę fachu w browarze w Jedlinie Zdroju oceniają sami studenci? To bardzo interesujące miejsce. Ważą tu bardzo konkretne odmiany piw i to według bawarskiego prawa czystości. Na macierzystej uczelni zajęcia są bardziej teoretyczne, jest dużo inżynierii i technologii, a tutaj mogę ćwiczyć sam fach, próbować nowych metod. Jesteśmy w małym browarze, więc możemy ważyć małe ilości, a przy tym uczyć się szczegółów o wiele lepiej niż w dużych browarach. Bardzo cenię tu ludzi, bo mają bardzo osobiste podejście do każdego z nas i można od nich dowiedzieć się wielu detali o technologii. I to są moje pierwsze praktyki, pierwsze doświadczenia z prawdziwym piwowarstwem, ponieważ w domu zaczynałem swoje przygody po prostu z garnkiem i zajmowałem się piwowarstwem domowym. No tutaj wszystko poznaję od strony praktycznej. Na uczelni mieliśmy też zajęcia praktyczne, uważaliśmy tam jedno piwo, ale tutaj jest zupełnie co innego. Uczestniczę w każdym etapie produkcji i dla mnie to jest bardzo cenne. Jak bardzo od podstaw młodzi ludzie mogą poznawać tu sztukę piwowarstwa? Od niedawna w Jedlince funkcjonuje prawdziwa plantacja chmielu, więc można tu pielęgnować i uczestniczyć w zbiorach rośliny, która jest jednym z podstawowych składników złocistego napoju. Jest to nasz eksperyment tak naprawdę. Wykonaliśmy to w tym roku i jak widać z małym sukcesem. Był to tak naprawdę nasza idea, z którą śniła nam się od kilku lat. Także postanowiliśmy w tym roku uważyć w końcu piwo w 100% z naszego surowca. Bardzo przykładamy się, żeby nasze piwo było zawsze najwyższej jakości, powtarzalności. Także jesteśmy w stanie kontrolować tą jakość poprzez uprawę własnego chmielu, dobre nawożenie, dbanie o każdy detal, który wychodzi tak naprawdę dopiero w produkcie finalnym, czyli już po zakończonym całym procesie ważenia, fermentacji i leżakowania piwa.
Dyrekcja Zespołu Pałacowo-Hotelowego w Jedlince chce w przyszłości rozwijać programy praktyk, by przyjmować coraz więcej studentów w swoich progach. Planujemy jeszcze rozwój współpracy z różnymi uczelniami, nie tylko związanymi z browarnictwem i piwowarstwem, ale również z historią. Za nami znajduje się Pałac w Jedlince, który ma wielkie walory historyczne i kulturalne dla tego regionu. Stąd też pomysł, żeby ożywić ten obiekt współpracą z innymi uczelniami historycznymi.